Ta wojna była pewna. Nikt nie sądził, że dla Polski potrwa aż pół wieku. Najpierw uderzają Niemcy. Później Rosja Sowiecka. Zdani sami na siebie, nie poddajemy się. Tworzymy państwo podziemne, które ma rząd, armię, szkoły, sądy. Walczy z wrogiem. Przechodzimy przez dwie okupacje. Niemcy masowo mordują ludność cywilną. Rosjanie wywożą nas na wschód w bydlęcych wagonach. Tam rozstrzeliwują ponad 20 tysięcy oficerów, a kilkaset tysięcy Polaków zmuszają do katorżniczej pracy na nieludzkiej ziemi. Odradzamy się jako armia i przebijamy się na zachód, gdzie nasi żołnierze już walczą u boku aliantów. To my zdobywamy Monte Cassino. W powietrzu siejemy strach i spustoszenie. To nas Niemcy nazywają czarnymi diabłami, gdy miażdżymy ich opór. Cichociemni przedostają się do okupowanej Polski, by wesprzeć państwo podziemne. A nasz wywiad zdobywa tajne plany wroga. Ratujemy Żydów, choć grozi za to śmierć. W piekle niemieckich obozów tworzymy ruch oporu. To my pierwsi mówimy światu o Holokauście. Polityka okazuje się ważniejsza niż życie ludzkie. Nikt nas nie słucha. W warszawskim getcie polscy Żydzi walczą z Niemcami. Są bez szans. Nasze państwo wychodzi z podziemia, by stanąć przeciwko okupantowi. Nadchodzi dzień burzy. W Warszawie wybucha powstanie. Oddajemy życie w imię godności i wolności. Łamiąc szyfr Enigmy, ratujemy życie milionów ludzi. W podziękowaniu zostajemy zdradzeni. Sojusze się zmieniają. Wolny świat oddziela się od nas żelazną kurtyną. Zmęczeni walką, spragnieni pokoju, nie poddajemy się. Papież daje nam nadzieję na wygraną. Strajki robotników ogarniają Polskę. Komuniści przegrywają. Rozpada się żelazna kurtyna. Wojna zakończona. Zwyciężyliśmy. Bo my nie błagamy o wolność. My o nią walczymy.